Siemanko, cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Siema internety. No. Dobra, musi być trochę żartów, trochę śmiechu. Oczywiście pozdrawiamy wszystkich. Na początku. Dobra, pozdrawiamy, nie ma problemu. Żeby było fajnie. Ja to lubię. Zawsze naszych widzów ulubionych. Ja to lubię zawsze ten, jak to brat nagrywa, wciąć się w filmik z uśmiechem, żeby po prostu... Pół serią, pół żartem? Pół serią, pół żartem. Zawsze jest fajnie, śmiesznie. No i mile się może ogląda dla niektórych. To nie są takie poważne vlogi, bo coś tam zasiałem, coś urosło mi i coś nagrałem. Dokładnie, ale słuchajcie, fajnie się zaczęło. I patrzcie, fajnie się też kończy. Dlaczego? Asfalt tam się topi. Mieliśmy taki fajny asfalt, dużo śniegu, koła ładnie czyściło i było dość twardo, jak przymroziło. A teraz zobaczcie, co się dzieje. Tak, mamy niedzielę. Mamy niedzielę i tak... To jest tylko taki filmik, jakby to powiedzieć, coś o 900, no bo już dawno nic nie było. Oczywiście, a powoli zaczynamy coś tak, z nią ruszać? Bo mrozy puściły, bo naprawdę było bardzo zimno te kilka dni i nie było sensu nawet tam wchodzić, no po co wchodzić do garażu nieogrzewanego, więc nie było sensu coś nagrywać i po co kamera też mogłaby odczuć to zimno, jeszcze się zepsuła, bo co, łomatko bosko by się narobiło. A to nie są tanie rzeczy. A te nowsze jeszcze gorsze niż te stare, te kamerki. Dokładnie. No i co, tutaj mamy... Ursusa T411 przez 360 z nową rejestracją. Także brat odziedziczył spadkiem traktor, ale to nie o potacie. Tym. Potacie. To no. Nie o tym mowa. Dzisiaj mowa. Zobaczcie, tak przejdę ukradkiem. Tak wam tylko przejdę, uchylę. Zobaczcie. Gdzie jest bestia? Skończył się ciągnik. Ten chłopak, co tu stoi. Powiem tak, była. Którym posiada kanał na internecie Sławek Vlog. Możecie go hejtować tam pod filmami, które jeszcze mu zostały. Upadły kanał. Tak, w opisie znajdziecie link, hejtujcie go za to. Sprzedał mój ciągnik. Szczerze nie jestem z tego powodu zadowolony. Z drugiej strony fajnie, że pojawi się zamiast niego coś całkiem innego, ale... Dobra, i o tym nie będziemy mówić. Ale o tym nie będziemy mówić, ale po prostu... Była bestia, a nie ma bestii. Tak, ale ja nie jestem zadowolony. Szkoda mi tego ciągnika, fajnie po prostu spędziłem z nim swoją młodość, no, to co się działo. Tak, został ciągnik z kabinką, no bo dla bezpieczeństwa. Dla bezpieczeństwa. Tak. No cóż. No i to jest już mój ciągnik, no nie? No to już jest ciągnik, dlatego został, aby... Żeby nie było... Wszystko ma Sławek, to i Grzesiek też coś ma. No ciągnik dla brata. I cóż więcej, no jak coś brat będzie chciał przy nim tam gdzieś coś sobie gmerać, będzie sobie gmerał. Jeśli nie będzie chciał, będzie tym podtaczał sianko. I tyle, bo do tego zostanie. Podtaczanie, owijanie, bo już, jakby to powiedzieć, na takie ciągniki jak ten, no brakuje pracy. Tak. Nie dla takich ciągników. Na takim gospodarstwie jak nasze już brakuje pracy już powoli. Brakuje. Nie ma co, no, jakaś tam kratka, żeby zwierzątko gdzieś przewieźć. A to już się jedzie komfortowym ciągnikiem. Ale to i tak jeździmy New Hollandem. No. A tak mówię, podtaczanie, owijarka, no i może ta gdzieś tam z czemu po bale przyjedzie. I to wszystko. Dokładnie. Jak brata nie ma, brak jest pracy. Dobrze, przechodzimy do meritum, czyli 900-ka. 900-ka, no ale szkoda mi. Szkoda bestii? Szkoda. No ale... cóż, pożegnajcie się. Już więcej na YouTube już się nie pokaże, niestety. Bo bestia już została, mówiąc szczerze, krótko sprzedana kilka dni temu. Nie, że dzisiaj czy wczoraj. Już została jakiś czas temu sprzedana. No ale nie było jak nagrać filmika, a też nie było o czym. A teraz już jest o czym. Więc właśnie kilka kwestii poruszonych. Zwłaszcza, że tu już jest pewna informacja, tak, że została sprzedana. Pojechała do... Ten ciągnik zostaje brata. Tak. I jeszcze mamy, co będziemy robić z 900-ką, bo też pewne prace jeszcze przed tymi mrozami poczyniliśmy. No i pewne prace... Poczynimy. Poczynimy, ale już też po mrozach teraz, w tym tygodniu też coś zrobiliśmy. Zrobiliśmy, gdzieś coś zawieźliśmy. Powiemy teraz pokrótce, co przechodzimy. Tak. Przechodzimy teraz do 900-ki, tak? Tak. Bracie? Czy chcesz jeszcze coś powiedzieć na ten temat? No i jesteśmy już przy naszej 900-ce. Jak widzicie, jak stała, tak stoi, ale już jej kilka rzeczy brakuje. Jakich, bracie? To jest tak, no tłoki tam zostały już powyjmowane, przyjechał mechanik. Specjalista od ciągników marki Ursus Zetor. Tak, doktor specjalista przyjechał. I pomierzył te tuleje, tuleje okazały się, one dwie gąbki siadł na ciągniku, popatrzcie. A tam. Młodziak. No i ten. Młodziok. Młodziaczek.
przyjechał specjalista, pomierzył tymi mikrometrami i innymi pierdołami. Nie wiem, jak tam się zwią te urządzenia, ale tak, zmierzył wał, wał nominał, wał jeszcze jest git. Zresztą na wszystkich ciągnikach przeważnie Ursus Zeton te wały wytrzymują długo, ale już tu leje i tłoki. Chodzi o tuleje, to się zrobiło jajko, więc powiedział krótko, zestawy nowe, panewki nowe, głowica do remontu, więc tak, głowicę w tym tygodniu zawieźliśmy do remontu, tutaj do pobliskiego, no takiego zakładu. No może nie tak do remontu, przede wszystkim do sprawdzenia. Sprawdzenie i tak, co wyjdzie? Na pierwsza rzecz to oczywiście idzie planowanie głowicy, no i co wyjdzie, jak zawory będą tam, co on tam stwierdzi, więc wszystko to, co idzie do wymiany lub do, no po prostu tam dotrzeć zawory czy coś, co to trzeba zrobić, to niech zrobi. Ja się na tym nie znam, nie będę tutaj opowiadał, pojechał. Co ten szpec będzie robił przy tej głowicy, tak, no nie znam się. Ale nie pojechała do byle kogo, bo pojechała do faktycznie zakładu, który się tym zajmuje. Zajmują się tym od lat. I zrobią to na pewno dobrze i sprawdzą to na pewno tak, dobrze, bo więc... mechanik powiedział, że to jest sprawdzona firma, po prostu już tam od lat zawozi z klientami rzeczy od traktorów różnego rodzaju, części, czy to wały, czy to pompy, czy to głowice i wszystko jest git. I co będę więcej mówił? Teraz inna informacja, więc tak. A, jeszcze końcóweczki zapomniałem, bo mechanik ma jeszcze końcóweczki, więc końcóweczki też wszystkie do wymiany oczywiście. Wtrysku i tak zrealizowaliśmy oczywiście zamówienie w internetowym sklepie i tak pokrótce, co kupiliśmy, wszystko się znajduje oczywiście, nie wszystko jeszcze, bo to jest tylko część, tak bracie? Tak. Jeszcze musi być dosłany. Tak, dojdą jeszcze niektóre rzeczy. I tak powiem. Jaki to sklep i jakie to części zamówiliśmy? To pierwszy zacznę może od sklepu, tak? Tak. Sklep to oczywiście jest zenox.pl. Dlaczego Zenox? Ponieważ ja już podjąłem współpracę, można powiedzieć, czyli zamówiłem już pewne tam części do Ursusa 360. Oczywiście w firmie Zenox, w sklepie internetowym, no jak tam ktoś może komuś przeszkadza, że ja to mówię jako firma, nieważne. W sklepie internetowym Zenox, byłem bardzo zadowolony, no i widzę po opiniach, oczywiście dużo youtuberów, bardziej mniej znanych, kupuje oczywiście w tej firmie, zresztą widać to jest na filmikach, ci co oglądają to widzą, no i tak samo też postanowiłem skontaktować się ze sklepem, oczywiście mają wszystkie części do tego modelu, doradzą, może nawet tak to brat po poprzednich filmikach, to może dwa filmiki temu, ten RevCode uruchomili dla ciebie, tak? Tak. Żeby oczywiście twoi widzowie mogli kupować. Tak, no ale i też przede wszystkim, żebyśmy mieli taniej, nie? My też, żebyśmy mieli taniej, bo oczywiście. No, te zakupy są zrobione za kod rabatowy, tak, który oczywiście dostałem od sklepu i zaraz wam powiem, jaki koszt wyszedł nas. Przy użyciu RevCode'u za te wszystkie części. Oczywiście pewnie tam jakiś upominek, nie będziemy o tym wspominać, ale firma jest git, więc brat tutaj, ja tylko mówiłem mu, co trzeba zamówić, brat po prostu konsultował to ze sprzedawcą i wszystko po kolei, tak codziennie czy co drugi dzień jakaś tam maczuszka przyjdzie, a mamy na to czas, po prostu nam się nie spieszy, ale to była szybka realizacja tego zamówienia, jeszcze tylko czekamy chyba na jedną paczkę i tak pokrótce pokażemy nasze całe zamówienie, tak? Tak, przede wszystkim na samym początku, jak już tutaj zobaczycie, zapraszam was tutaj, zaraz wam się gdzieś ukaże kod rabatowy AgroMax, oczywiście znajdziecie też go w opisie, kupujcie, korzystajcie, póki oczywiście on jeszcze jest, jak długo on będzie, nie wiem. Oby jak najdłużej. Ten kod rabatowy jest przede wszystkim dla nas, dla mnie i dla brata stworzony, żebyśmy po prostu kupywali te części zawsze trochę taniej i oczywiście mogli tutaj podzielić się też również z wami i na tej samej zasadzie, żebyście wy też kupywali razem z nami te części. I co? Wszystkie części, które zostały tutaj zakupione, pokażę wam, przypnę wam w linku w komentarzu, żebyście widzieli, co zostało zamówione i co właśnie tą kwotę, którą wam zaraz powiem, tutaj to wszystko obejmuje. Czyli
za dokładnie te rzeczy, które tutaj są i jeszcze, które dojdą, ale to już zobaczycie w linku, co jeszcze dojdzie. Lub w następnym filmiku też. Lub w następnym filmie. To powiem wam, łączna kwota, jaką tutaj, jak przyjął kurier, została zapłacona za to, to wyszło gdzieś około 1800... 80 zł, tam chyba jeszcze z parę groszami. Z groszami. Nie będziemy sami, około 2000, no raz mniej, raz więcej, nikt tam się nie będzie dochodził na grosze. No nie, 1880, dobrze mówisz? Tak, 1880. No. I to uwzględniło, to już było z kodem rabatowym. A jakbyśmy bez kodu rabatowego, no to oczywiście ta kwota byłaby tam pewnie około 2000. Dobra, ale... Więc tutaj naprawdę fajnie, zawsze, czy tam nawet powyżej 2000, została fajnie obniżka zrobiona. Zawsze jakiś ten, te parę groszy zostało na kolejne części, które możemy sobie jeszcze domówić, bo oprócz tego jeszcze zostały domówione kolejne części tutaj do 900. Ale jeszcze nie wszystko doszło, więc powoli. Zacznijmy pierw, nie wierzmy, o kurde, nakupili się. Powoli. Tak, zacznijmy od VIP, czyli tutaj jest pierwsza, wszystko dla VIP-a. Część została już pootwierana, bo musieliśmy sprawdzić, czy się wszystko zgadza. Resztę tutaj będziemy teraz otwierać. Bo wiadomo, przy kurierze trzeba wszystko otworzyć, sprawdzić, czy jest wszystko, mniej czy więcej, nie jest uszkodzone. Dlatego już mamy paczki pootwierane. Tego pudełeczka na tej opakunku nie otwieraliśmy, bo nie bo wiemy mniej więcej, wiemy, co tu jest. No a tutaj nikt nam nie uszkodzi raczej tego, prawdopodobnie. Oczywiście i co mamy? Uszczeleczki, komplet uszczelek. I tutaj mamy fajnie komplet uszczelek do 1,2 mm do oczywiście Ursusa 934, wszystkie uszczelki, no bo jak już robić remont, no to, no, to wszystko trzeba pouszczelniać. To i tak potrzebne są wszystkie uszczelki nowe, no bo tu pod misę, tak. Pod klawiaturę, pod głowicę. Bo wszystko jak się rozebrało, to oczywiście się poniszczyło. To co najważniejsze, to trzeba. No i tak musisz wymienić za każdym razem, nie będziemy o tym mówić. Uszczelka pod głowicę 1,2 mm, dobrze mówię? Tak. Tak, więc to wiemy. No. No cóż więcej. Tutaj mamy... olej. No to przejdź, wyciągnij. Wyciągnę go już, bo już ta banieczka i tak będzie stała. O. SHPD 15W40. Olej silnikowy to jest do... To jak turdus. Tak. Można tak powiedzieć. To już jest wszystko tam. No i teraz twój wybór. Którą? VIP Tom czy nie, VIP no Tom? Tom to wiemy też, co je. O. To będziemy. Najszybszy. Najszybszy we wsi będzie. Dla brata. A już my takie naklejeczki właśnie mieli też. I brat mówi, kurde, będę najszybszym we wsi bestią. Ale bestia już odjechała. A tutaj mamy no, hydrauliczny. Co to jest? Olej hydrauliczny HL46. Tak. Też, jak już wymieniasz, to już wszystko wymieniasz. No bo wiadomo, ten ciągnik będzie u nas trochę roboty jednak robił. A że większość pracy będzie brat nim jeździł, bo ja oczywiście... Ty bardziej wykonujesz większe prace i większym ciągnikiem. A brat po prostu te mniejsze, te mniej precyzyjne. Tak, mniejszym ciągnikiem. Tak jest. A że 934 ma zastąpić bestię prawdopodobnie. Także. O, no to ja już zabieram. Także brat będzie nim jeździł. Bo to jest tak naprawdę przy remoncie najważniejsze tutaj. Katalog części Ursus do... Tu jest mały błąd, 392, a powinno być 932, 934, no i tutaj oczywiście resztę modeli. Dobrze jest, ale to nie o to chodzi. Dlaczego katalog my zamówiliśmy sobie? Z jednego względu. Czasami jakaś część się zepsuje i... No i trzeba na przykład szukać w jakimś sklepie, czy to internetowym, czy to sklepie normalnie, tutaj gdzieś w okolicy. Tak. Żądają... numeru katalogowego. Numeru katalogowego. Tak, widzicie. A my nigdy nie mieliśmy katalogu. Więc i nawet czy tam coś ustawić, czy coś, wszystko już będziemy wiedzieć, dzięki katalogowi będziemy wiedzieć wszystko. I nawet chyba dozatora też będzie. A on będzie bardzo dobry, bo katalog 16:34 właśnie do 16:34, a ZTS no to jest odpowiednik. Prawie to samo, więc będzie akurat pasowało. Bo oczywiście, żeby nie było, ZTS-a nie sprzedajemy. Bo przeważnie dużo było takich... Właśnie, czekajcie, bo mieliśmy to wspomnieć na samym początku filmu, bo o tym ten film też w połowie, połowicznie jest. Połóż tam na tym pudełku, żeby się nie zniszczyło. Słuchajcie, wiele komentarzy, wiele kontrowersji, zanim jeszcze przejdziemy tu do rozpakunku reszty. Likwidacja gospodarstwa.
Wiele osób pisze z pytaniami, z zapytaniami, czy likwidujemy gospodarstwo, czy to jest prawda? Dlaczego wystawiamy tak dużo maszyn na sprzedaż? Bo większość osób to po prostu, no wiadomo, widziała, większość nie. My się z tym nie ujawniamy aż tak, no bo po co mają o tym wszyscy tak samo też wiedzieć? Co sprzedajemy, to sprzedajemy. Co w zamian za to kupimy, to kupimy. Ale tak naprawdę nie likwidujemy gospodarstwa. Brat nie idzie do pracy. To nie przeszło tak, że brat jest zdecydowany iść do pracy. Po prostu powiem tak. Zresztą ja już to mówiłem, ale niektórzy i tak tego tak. Nie słuchają tych vlogów. Wymiana z czasem po prostu maszyn na nowsze, większe. Nowsze, większe, ponieważ tak. Ja latem najwięcej czasu spędzam w polu, więc po prostu chcę mieć ten sprzęt troszeczkę, żeby szybciej tym zrobić. No nie, dlatego bestia idzie była do sprzedania, bo kupuje się większy ciągnik, a on mi pomoże, na przykład będzie chodził przy kosiarce, no nie? A drugi mam na przykład do prasy, a ten ursusik, co został mały, to będzie na przykład do podtaczania, więc będę miał już tak wszystko bez przepinania, oczywiście większymi ciągnikami szybciej nadgonię, a tym mniejsze zostanie tylko takich mniejszych prac. Brat jest w pracy, więc dopiero będzie pomagał z dolotu, jak wróci z pracy. A czego nie sprzedajemy też drugiej, no bo wiadomo, tak jak mówiłem, nie zna brata, a tata też, tata tylko takim ciągnikiem jeździ, więc zostaje. Także nie likwiduję gospodarstwa, nie zamierzam. Także wiadomości, które ludzie piszą... Póki zdrowie dopisuje, nie likwiduję. Tak. No. Także jeżeli usłyszelibyście od kogoś, że ktoś pisze w komentarzach, czy gdziekolwiek do was, że likwidujemy gospodarstwo, bo dużo maszyn wystawiamy. Nie, po prostu... Wystawiamy, bo takie decyzje między mną a bratem zapadają, ale że... Jeszcze jedna sprawa, bo nic... Ja pracuję i tu też jest potrzeba tego, że ja potrzebuję wsiąść na większy ciągnik, większą maszynę, żeby to zrobić szybciej. Tak. Bo ja potrzebuję iść do pracy, potrzebuję zrobić tą pracę szybko, nie męczyć się 2-3 dni, tylko w jeden dzień lub półtora dnia iść do pracy. Na przykład z koszeniem. Czasami na przykład taki hektar do koszenia było godzinę czasu, no nie? No. Ponad 60. A tym będzie dużo szybciej, jeśli wszystko będzie sprawnie chodziło, tak. Będzie dużo szybciej. Dlatego chcemy tę starą kosiarkę sprzedać. Pług ten czteroskibowy, zagonowy, który naprawdę, no już od kilku lat nie robi nic. No co nie tam wiem. Tylko przejechał 2-3-4 razy żeby i nic więcej. Żeby sprawdzić tamten ciągnik i to wszystko, więc tam jest niepotrzebny. No i zapadła decyzja, żeby kupić jeszcze większy rozrzutnik, dlatego rozrzutnik też chciałbym sprzedać. Każda cena jest do uzgodnienia, jeśli ktoś chce ze mną porozmawiać normalnie, zadzwonić, dogadamy się. Ja nie jestem taki, że będę sztywno trzymam cenę i już nie puszczę tak handlarz. Po prostu dogadamy się. Ja po prostu chcę sprzedać, żeby coś kupić. Coś dołożyć, kupić coś większego. Też nie wiadomo jaką sumę ogromną, ale coś większego i żeby to sprawniej praca szła. I więcej nie mam mówić na ten temat. Tak, to na ten temat. Nie likwidujemy gospodarstwa, więc zaczynamy dalej. Co tam przyszło? Co to jest? Filtr hydrauliczny. A masz jakąś firmę w ogóle? Mów mi tam, czy jest w ogóle jakaś firma na nim? O kurczę. O? Nie, tutaj to jest, ale to wszystko będzie z Aktechu prawdopodobnie. Nieprawda, bracie. Nie? Nie. Nie wszystko, które, nie wszystkie części są z Aktechu. Bo tu tutaj mamy tylko numer katalogowy. Tak, nie wszyscy o tym też wiedzą, ja też tu dużo nie będę mówił. Opakowania, które są określoną tutaj... Ale zresztą Aktech nie produkuje tego, filtru. Aktech nie produkuje wszystkiego. Chyba. Opakowania... Tam się zdaje przynajmniej. Chyba, że produkuje. Dasz mi dokończyć całego. Kurde, wtrącasz mi się jak Baba Jaga. Mam telefon. No dobra, to ty sobie odbierz. Ja tutaj na chwilę stanę i będziemy... Słuchajcie. Słuchajcie, brat zadowolony, fajnie. Zadowolony. Kolejni kupcy dzwonią, kolejne maszyny już umawiamy. Może się sprzedadzą, może nie. Dowiemy się później i oczywiście wy też się o tym dowiecie, prawda? No raczej tak. No bo nie będziemy tego ukrywać, że jak sprzedajemy, że sprzedaliśmy, no to sprzedaliśmy. No, więc słuchajcie, dokończę już tutaj. Nie każde części, które są tutaj po prostu w tych pudełkach i ogólnie na stronach, to jest części firmy Aktech. Nie do końca. Pudełka, które są oczywiście oznaczone tam chyba Aktechem, no to faktycznie prawdopodobnie są z firmy Aktech, a resztę, które są tutaj białe czy coś, to już nie jest Aktech. To już jest całkiem inna chyba firma. To żeby ale... wiem, ludzie po prostu boją się tak samo robić zakupy w Zenoxie ze względu na to, że myślą, że to jest wszystko Aktech i to jest naprawdę, ale... większość ludzi mówi, że jest badziewie i dlatego nie kupują tam. Nieprawda. Mieliśmy okazję porównać części, które po prostu są sprzedawane przez Zenoxa, a tak samo sprzedawane przez
lokalne sklepy, ale też przez inne sklepy rolnicze, internetowe, bo też kupowaliśmy w innych sklepach, bo sklepów internetowych jest dość duży wybór. Mieliśmy zawsze wybór, gdzie kupić. I powiem wam tak, Zenox ma to do siebie, jak sprawdziłem i porównywałem wszystkie ceny wszędzie, ma tanio. Bardzo tanio, dlatego też te zakupy raczej będziemy starali się też tu robić, bo ciągnik jest kosztowny, jeśli chodzi o remonty i cokolwiek, a nie zawsze wszystkie części są Aktechu i naprawdę powiem tak, można trafić na bardzo dobre firmy, nie? Ja bym chciał wrócić do tego, na przykład jak wymieniłem uszczelniacze, no już to ileż to, że dwa lata temu to robiliśmy, czy ponad dwa, jak Zenoxa zamówiliśmy te uszczelniacze do podnośnika. I długo wytrzymały. I do tej pory są i nie puszcza, ani przy bestii nie puszcza, ani przy tym nie puszcza tam, że nie podniesie, czy się zużył. Także z tego jestem bardzo zadowolony. Mamy też łącznik, czyli śrubę rzymska to się nazywa, czy tak. Cięgło, tak. Ale mamy kilka części w ogóle. Piszę aktech, ale nic mi się z tym jeszcze nie stało, więc nie, że zachwalam, ale na razie jakoś nie mam po prostu do jakości tych części. To jest tak, więc mamy tak, wszystko hydraulika, czyli skrzynia i hydrauliczne wspomaganie. Na bok. To wszystko na bok idzie. Oczywiście tam do filtry, każdy są dobre, żeby nie były dostępne. Tak. I oczywiście tutaj mamy, to już nie jest Aktech, z innej firmy. Mamy tutaj końcówki wtrysków. Oczywiście do Ursusika i tak jak mówiłem, do Zetorka. Zetorek też będzie miał wszystkie założone nowe, więc czy to trzeba będzie zanieść i schować do domu. Nie będziemy się tego trzymać. Tak. Wszystko zanosimy do domu. Tak, nie będziemy trzymać tutaj. Bo póki mechanik nie przyjdzie, oczywiście z wtryskami musimy jechać. Brat już zawiózł wtryski od 900 do mechanika i my szykujemy się powoli, żeby zawieźć też od ZTS-a. I od Zetora, ale póki co jak na razie tego jeszcze nie zrobiliśmy. Bo wymienić wtyski to jest pikuś. Dwa dni, tak, jeżeli mechanik będzie miał czas. Sprawę. To co wiadomo, po prostu chciałem już od dawna sobie kupić, ale ja bym to powiedzieć, to nie jest tania rzecz jak dla mnie, za jedno takie coś, ale w końcu brat mnie namówił. Bo jeżeli już robimy remont, to już kupmy, przyda się, po prostu do większej ilości rzeczy się przyda, a jest to klucz dynamometryczny. No w końcu sprawa. Go chyba pochwalą brata za ten zakup, zobaczcie fajna sobie. Fajna sprawa, oczywiście tutaj mamy jakieś tam numerki czegoś, jeszcze nie wiem czego, ale dowiem się. Chyba ustawień, jak ustawić klucz no, na jakie ten, ale klucz chyba porządny, ciężki, nie? Jakiś GS, czyli G-Prüfer, Schilie-Prüfer. Nie wiem, co tam pisze. Chyba to jest niemieckie. Nie wiem, niemiecka jak... jakość. Tak, w polskiej cenie. Tak by pasowało, żeby tak było. Wszystko do dokręcania głowicy, do dokręcania wszystkich śrub. Ty nawet w samochodzie dokręcasz ten, no nie? I już masz ten. Koło dokręcone tak, jak powinno być, z odpowiednią mocą nacisku kilogramów. No nie tak jest? Tak. Także fajna sprawa. Z tego jestem bardzo zadowolony. Z tej rzeczy. Super, super, super. Będę sobie trzymał to w domku. Nie pokażę nikomu. Ale czasami się zdarza tak, o mechanik przyjedzie, zapomni klucza, czy tam coś. Nie trzeba się wracać ani nic. Mamy swój. Tak. Do wszystkiego. No i oczywiście mamy jeszcze jedną rzecz. Jeszcze jedną rzecz. Tam jest miareczka oleju, bo czego kupiliśmy miarkę? No po jaką cholerę, tak by ktoś powiedział. Tutaj już taki gwint jest zerwany i nie szło tego dobrze dokręcić i tak latało to nie? Więc kupiliśmy nową. Nowa miarka musi być. A nie żeby. A olej musi być zawsze sprawdzany i wszystko. Tak, ale nie, no, odkręci się w czasie jazdy i gdzieś kurzu doleci i już jest po silniku. Tak. I no mamy. Na razie przyszły tylko dwa. A oczywiście wszystko jesteśmy poinformowani, wszystko wiemy. No nie zmieściło się do pudełka, no co będziemy wydać? Co to mamy? Pierścionki, uszczelniacze. No i całe zestawy, które ja stukiem. No, mam żadę wyciągnąć. I co najważniejsze, zobaczcie sobie. Zamówiliśmy cały zestaw naprawczy, trzypierścieniowy. Czyli oczywiście pod turbo, bo w tych ciągnikach już były zestawy zakładane trzypierścieniowe. Wow, stworzeń ci jeszcze wyleciał. No, a bo to ciężkie jest. No dobra, wkładaj. Także pod turbo. Tak jak powinno być oryginalnie. Ktoś, nie wiem, odpierdzielił tam lipę. Bo jest inaczej. Więc jeszcze czekamy na dwa zestawy i panewki.
olej jeszcze. Olej. Chyba. Tak. I na filtr. Tak mi się wydaje, chyba że. Chyba, tak, że... tak, muszę to jeszcze sprawdzić, co dokładnie z zamówieniem. Więc po części już mamy zorganizowane, także głowice, jak przywieziemy głowice z remontu, mechanika umawiamy na konkretny dzień, bo na razie ma swoje inne tam, jakby to powiedzieć, prace. No oczywiście u innych ciągnikach, bo jak to zima, każdy by chciał remontować swój traktor. Więc musimy ustawić się w kolejce i czekać. Ale już jesteśmy po prostu w kolejce ustawieni, ale były te mrozy i to się to wszystko będą przeciąga, no nie? Więc dojdzie reszta i będzie głowica zrobiona. Brat zawiezie końcówki, zdryskiwacze jeszcze do niego, wszystko porobi, więc dzień, dwa, ale to oczywiście nie wiadomo w którym dniu, no nie? Pewnie na początku do tego i będzie 900 docierać się. Ja myślę, że ona będzie fajnym ciągnikiem do rozsiewacza na dotarciu sprzętem. Powolutku. Ale co będziemy pierw zaczynać? Obornik czy... No przecież go nie zarypiesz przy oborniku, bo będzie... Bo mi się wydaje, że najlepiej będzie jak... telefon, bracie, bo mi ciągnik stanął, a ja najlepiej no będzie fajnie go dostosować do pierwszy rozsiewaczu, druga rzecz do wozu asenizacyjnego, jak będziemy zawsze coś podwozić, takich lżejszych prac. Później no to raczej pójdzie już do opryskiwacza, kosiarka, takie małe prace. Takie lżejsze. Lżejsze. Tak? Dobra, zostaw to. Popakujemy to zaraz. I co? Słuchajcie, korzystajcie z kodu rabatowego. Tu się jeszcze gdzieś powinien wyświetlić. Może tu? Może tak. O, ładnie się wam tu wyświetli Agromax. Zapraszam was. Jak widzicie, my korzystamy. Porównajcie sobie ceny, zobaczcie sobie. Może akurat coś kupicie. Tak jest. Trzymajcie się. Cześć. Do następnego.